45 szeroko, mamy 40 długo. Siedzi. No jak panowie, odczepiamy? O, Wisiek! Po półtora roku od pierwszych informacji na temat tego, że możemy stać się uczestnikiem przedsięwzięcia pod tytułem przewiezienie nowej kładki pieszo-rowerowej do miasta Malmö w Szwecji oraz po dwóch miesiącach intensywnych przygotowań do samego transportu, w końcu nastąpił ten dzień, w którym ładujemy. Dwa miesiące przygotowań, bo kładka ma bardzo nietypowe wymiary. Z jednej strony sam kształt, taki wężowaty, jest pewnym utrudnieniem, ale też ciekawostką. Szczegóły techniczne. Kładka ma 34 metry długości, 6,5 metra szerokości i waga niespełna 48 ton. Zestaw, który został skierowany do tego zadania, to trzyosiowy ciężki ciągnik Volvo w układzie osi 6x4 oraz sześcioosiowa naczepa typu semi-lowbed, specjalnie przystosowana do transportu tego typu elementów. Cały zestaw po załadunku ma 38 metrów długości, 6,5 metra szerokości, niespełna 4,5 metra wysokości oraz 80 kilka ton. Żeby uzmysłowić sobie, jak bardzo szeroki jest to transport, warto wiedzieć, że standardowy pas ruchu ma 3,5 metra. Więc potrzebujemy dwóch pasów do przejazdu. To tak, jakby prawie trzy auta ciężarowe miały jechać obok siebie. Ze względu na wymiary całego zestawu, trasa prowadzi przez Świnoujście oraz prom do Trelleborga. Mamy do pokonania nietypową trasę. Nie możemy wybrać tej najkrótszej, tej najbardziej popularnej, tylko musimy zrobić małe Tour de Pologne, prawie 500 km, częściowo autostradą, częściowo drogami wojewódzkimi. Ten zestaw głównie naczepa dzięki m.in. hydraulicznemu zawieszeniu oraz hydraulicznej łabędzie i szyi. Pozwala nam spokojnie wjechać na prom. Wjazd na taki prom wymaga wysokiego skoku zawieszenia, tak abyśmy mogli spokojnie pokonać rampę pomiędzy nabrzeżem a samą jednostką. Kolego, weź mi się tu przytrzymaj maksymalnie przy prawej stronie, jak to tylko możliwe. Jeden zestaw mamy 6,5 metra szeroko, także nie idź mi tam dalej. Ze względu na wymiary tego zestawu i trasę, jaką mamy do pokonania, wytyczoną przez zarządcę dróg, musimy pokonać na tej trasie wiele przeszkód. To będzie wiązało się z demontażem na czas przejazdu infrastruktury drogowej. Znaki drogowe, sygnalizatory, które na czas przejazdu zostaną profesjonalnie zdemontowane, a następnie bezpośrednio po opuszczeniu zestawu newralgicznego miejsca z powrotem zamontowane. Dobra, Michał, zostań, ja jadę dalej.
Może zgodnie na zakład pokazy kosz? Kolego, 6,5 szeroko, mamy 40 długo, jak masz gdzie się przykleić, przyklej się do prawej, jak to możliwe, po twojej lewej, żeby nie było znaków i drzew, bo się nie miniemy, dzięki. I tu kolego, przedługiem wreszcie, plus długość na wyście jest. To może być? Dziękuję bardzo, to może być. To na próbnych tablicach niemieckich busik tam. Dobra, łapiemy go. Prawie złapałem te drzewa, cofnięte dosyć tego spokojnie. Kolego, 6,5 metra szeroko, 38 długo. Poczekaj tu chwilę. Przejeżdżam wahadło, światła. Dobra, możemy jechać? Nie wchodź kolego tym busem tam i dalej. No ja już jestem Michał, przytrzymam to wszystko. Przyczepka z przyczepką i tu masz ten zdemontowany słupek na tych światłach. Uważamy. Podjechał tą przyczepką. No dobra. Ciężkiego od razu kolega już czeka, także tamtym nie idź kolego dalej, bo się nie pomijamy. Obinę przez rytm z kierunku Chojnic, idziemy z zestawem 6,5 szeroko, 40 długo. Sobie tam słyszę z przodu, to bym prosił jakieś zatoki autobusowe przytrzymać się na chwilę, bo dziękuję. W cały transport zaangażowana będzie spora grupa osób. 2 kierowców, 4 pilotów i 5 dodatkowy, który jest niezbędny w najbardziej newralgicznych miejscach. Oraz 2 ekipach technicznych, których głównym zadaniem będzie demontaż, a następnie ponowny montaż infrastruktury drogowej. 2 kierowca ma strategiczne znaczenie w tych wszystkich miejscach, w których konieczne jest sterowanie osiami naczepy. To tylko dzięki jego zaangażowaniu jesteśmy w stanie synchronicznie sterować zarówno ciągnikiem przez pierwszego kierowcę, jak i osiami naczepy. Lepiej przejdzie, z prawej? Dobra, śmiało przejdzie, śmiało. Proszę od prawej do prawej mieć. Idziemy, śmiało. Dobra, weź pilota, włączam stary. Thank you.
Sam proces wjazdu na prom w porcie w Świnoujściu powinien odbyć się bez większych problemów. Chociaż i w tym przypadku zapas, szczególnie po bokach furty wjazdowej promu, będzie również niewielki. Dużo większej precyzji będą wymagały same manewry na terenie portu związane z prawidłowym i bezpiecznym ustawieniem się zestawu w kierunku wjazdu na rampę promową. Przeszkadzać nam w tym mogą konstrukcje portowe oraz słupy podtrzymujące kładki piesze. Mimo, że trasa z Trelleborga do Malmö to zaledwie 36 km i blisko 30 km tej trasy pokonamy trasą szybkiego ruchu, to największym wyzwaniem będzie pokonanie ostatniego odcinka drogi, przejazdu przez przedmieścia aż do samego centrum Malmö. Rozładunek odbędzie się na czasowo wyłączonej z ruchu ulicy. Ze względu na szwedzkie przepisy drogowe, przejazd będzie mógł się odbyć według ściśle określonego harmonogramu godzinowego w porze nocnej. Oznacza to dla nas start o północy oraz konieczność dojechania do celu na godzinę 2:30, tak, żeby rozładunek mógł zakończyć się do godziny 6 rano. Widzisz, jak Rysiu tam ci idzie, czy nie? Widzę. No to tak jedziemy, tak jedziemy. Pierwszy Ryszard wejdzie pod spód, drugi byś musiał bardziej dać do prawej, bo już nie wejdzie. Chwycimy pierwszego. Wejdziemy blisko prawej strony, blisko prawężnika może. Idziemy, tak? Może po prawej, na razie idziemy.